Wcale nie powiedziałam, w jakim mieście mieszka. To się wytnie, to się wypikało, wy się nie skapnęliście, ja gadam dalej. W mieście, w którym ja mieszkam tutaj, no to w gruncie szczegółowo to raczej do Żabki albo do Od i Do. To są dwa sklepy, które odwiedzam, bo tu więcej sklepów nie ma. No brawo. Gdzie robisz pazy? Ale odpowiedziałam ci na to pytanie. Tylko ty mi teraz nie odpowiedziałeś. Powiedziałam ci na to, czy wiesz, kojarzysz gdzie jest Zawiercie, jesteś z okolic, czy raczej nie? Jak odpowiesz mi na to pytanie, to ci odpowiem, gdzie robię. A jak raczej nie jesteś z okolic, to nawet nie ma sensu, żebym ci mówiła. Łukaniu, dziękuję za takiego TikToczka. Patrz do szafy, może jakiś krasnol siedzi. Nie, nie no, krasnola to bym się raczej nie wystraszyła. Dziękuję, Dawid, hej. No. Nie, nie jesteś z okolic. No, no to nie będziesz wiedziała, gdzie robię paznokcie. Dlatego najpierw, jak ktoś się mnie pyta, to najpierw pytam się, czy jest z okolic, bo to nie ma sensu, żebym dalej się rozgadywała, jak nie jesteś z okolic i nie wiesz, gdzie jest, Zawiercie. Dziękuję za różyczkę, TikToczka, kawkę, Laura, Gigi. Dziękuję. Dawid, ale spam. No dokładnie, no dokładnie. A ile masz... Ile mi się masz do szybkiego? Ej, bo to pytanie jest dość, wydaje mi się, że podchwytliwe. Że jest tu jakiś haczyk. Nie powiem ci. Tu jest jakiś haczyk, ja to wyczuwam. Dziękuję za różyczkę. Ale wiesz... To wszystko zależne jest od tego, w sumie, nie, bo coś to kombinuj, combination, no, no, nic już nie mówię. Dziękuję za różyczkę, za dwie różyczki, dwa TikToczki, Dawid, jaki spam, dziękuję. Stasi, kochani, nie żebym, co ja chciałam powiedzieć. Ja tak przypomnę, że tu jest taki piękny cel do spełnienia, więc jakby ktoś był taki uprzejmy i zechciałby go spełnić, to wiecie, byłoby fajnie. Wiem nawet, gdzie są dokładnie te sklepy. No, no, i do czego zmierzasz? Dziękuję za serduszko z palców. Dziękuję. I dziękuję za różyczkę, Oskar. Szesnaście, więc moi kochani, no już słabo. Dlatego pytam, ile masz minut? No dobra, okej, niech będzie, odpowiem ci. Niech będzie, zaryzykuję tą odpowiedzią. Nie no, ile minut? Kurczę, bele, z pięć. Z pięć chyba. Chyba z pięć. No zależy też, jakim tempem bym szła. Ale tak wydaje mi się, że pięć tak optymalnie. Wie, które to twoje okna i dlatego wie, że nie ma szwajki. Nie, nie wie, które to okno. On nawet nie wie, gdzie ja mieszkam dokładnie. A co się dostaje za ten cel? Co się dostaje za ten cel? A czego byś oczekiwał? Dostaje się piękny uśmiech, śliczne podziękowanie i szacunek z mojej strony. To bardzo dużo. Dziękuję za różyczkę, Dawid. Napuść wody, to wyślę ci tego za pocztą. Nieźle. Nie no, ja bardziej usatysfakcjonowana byłabym z takiego pięknego, wirtualnego łabędzia, który jest bardzo pięknym prezentem, bo ten prezent, w ogóle ten łabędek jest taki śliczny.